śmierć na torach w Katowicach. Tragiczny wypadek, w którym w czwartek zginęła nastolatka, nadal pozostaje niewyjaśniony. Tramwaj linii numer 13 potrącił śmiertelnie dziewczynę, gdy ta była na oznakowanym przejściu dla pieszych. 17-latka prawdopodobnie wyszła ze szkoły, która znajduje się po drugiej stronie ulicy. To temat, o którym rozmawia tu prawie każdy. To jest dziwne, że z tej szkoły przechodząc, nie wiem, ale podobno telefon w ręce miała i słuchawki na głowie czy coś. Prawdopodobnie nie zauważyła go, tak? Raczej chyba tak, no ale to... Wie pan, kiedyś przystanek był po tamtej stronie, teraz zrobili tu, więc jest ulica, więc tramwaj nie miał wybitnej szybkości, bo przed takim czymś zwalnia, nie? Policja potwierdza, że tramwaj nie mógł jechać w tym miejscu szybko, jednak na razie żadna wersja nie jest wykluczona. Cały czas trwają czynności w tej sprawie, więc zobaczymy, co ono przyniosło. Tak jak powiedziałam, będzie powołany biegły z zakresu ruchu drogowego. Tutaj te czynności trwają. Myśmy to miejsce też sprawdzali pod kątem innych zdarzeń drogowych. Nie odnotowaliśmy w tym miejscu żadnych zdarzeń drogowych z pieszych, ani żadnego innego zdarzenia drogowego, na przykład kolizji. Policjanci przesłuchali już świadków, w tym motorniczego, który był trzeźwy w dniu wypadku. Na dzisiaj zaplanowana została sekcja zwłok 17-latki, która zginęła na torach. Im bliżej wyborów, tym większy wiatr wieje w oczy kandydatom i niszczy materiały wyborcze. Niektórzy się tym jednak specjalnie nie przejmują, bo swoje banery przygotowali z prześcieradeł. Tak zrobiła kandydatka lewicy Katarzyna Majchrzak. Ten pomysł jest szerszy. Ja robię ulotki, które drukuję na torebkach. Taka torebka się może przydać do czegokolwiek. Informacja na niej jest, a nie jest to papier, który tam, ten farbę i tak dalej, który tak naprawdę do niczego nie służy. Więc banery też są tak zrobione i tak pomyślane, żeby po kampanii można je było wyprać, zeszyć. Zeszyć, tyle że elektorat. Próbuje też minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który dziś promował w Sosnowcu i Jaworznie kandydata Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu Marcina Kozika. Jestem przekonany, że startujący z 8 miejsca, szóstego, czyli to jest lepiej niż w sensie szóste miejsce, pan Marcin Kozik z listy obejmującej między Sosnowiec i Jaworzno, to znakomity kandydat, więc chciałbym wesprzeć pana Marcina. Ale nie wszyscy wspierają polityków, a już szczególnie Mariana Banasia. To jedynka z Sosnowca, Włodzimierz Czarzasty. Pozwolicie państwo na rzecz niesztampową. Taka scenka. Marian, Paolo dzwoni. Jak to, skąd dzwonię? Z burdelu dzwonię. Ty, jakiś koleś jest do ciebie. Chyba go do rodniku poślę. Ha, ha, ha. Ale zdaniem doktora Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego to Prawo i Sprawiedliwość będzie śmiało się z lewicy po wyborach, mimo że afera może mieć pewien wpływ na wyniki głosowania. Ja nie uznałbym tego wpływu za jakiś znaczący. Znaczy na pewno, bo to ta sprawa już żyje półtorej, właściwie za chwilę dwa tygodnie i nie schodzi z czołówek i gazet, i stacji informacyjnych i tak dalej, i komentowana jest w mediach społecznościowych. Natomiast żeby ona miała znaczący wpływ na wynik PiS-u, a tu w takim węższym sensie na wynik w województwie śląskim, no to ja akurat tego nie przewiduję. Czy będziemy uśmiechać się po wyborach? Na pewno na widok niezaśmieconych przez kandydatów ulic. Puma w Pszczynie. Policja ostrzega. Wczoraj dyżurny policji otrzymał zgłoszenie. Informacja dotyczyła dzikiego zwierzęcia, dokładnie pumy, która miała być widziana w piasku w okolicach ulic Katowickiej i DK1. Dyżurny zareagował natychmiast, wysłał tam patrol policji. Niestety informacja nie została potwierdzona. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy innej, podobnej tego typu informacji. Jesteśmy w stałym kontakcie ze strażnikami miejskimi, leśnymi i czekamy na rozwój wydarzeń. Na policję nie wpłynęło jednak żadne zgłoszenie, że puma uciekła z któregoś z ogrodów zoologicznych w Polsce lub w Czechach. Według znawców tego zwierzęcia są jednak małe szanse, że puma zaatakuje człowieka. Są to zwierzęta, które w pierwszej kolejności będą bać się ludzi jako dla nich naturalnego zagrożenia. Człowiek jest większy, jest silniejszy, to zwierzę będzie przeliczało. Raczej będzie stronić od ludzi. Jedynym elementem, który może skłonić tego typu i tej kategorii, moim oczywiście zdaniem i z mojego doświadczenia,
to zwierzę do tego, żeby się zbliżyło do zabudowań. Jest to możliwość pozyskania pożywienia w bardzo łatwy sposób. I to nie mówimy tutaj od razu o krowach, o koniach, tylko mówimy o zwierzętach gospodarskich. Może to być kura, może to być koza, owca. Czeskie media pod koniec czerwca informowały, że mieszkańcy widzieli pumę w okolicach polskiej granicy. Trafiono też na ślady drapieżnika, dlatego w przypadku zaobserwowania zwierzęcia prosi się o natychmiastowy kontakt z policją bądź strażą miejską. Ich zapału nie ostudziła nawet kapryśna pogoda. Oskarżam rząd Rzeczpospolitej Polskiej o to, że nie raczy zwrócić oczu na moją córkę Patrycję oraz na Marysię, na Mateusza i na wszystkie inne dorosłe osoby upośledzone umysłowo. Historia tego protestu rozpoczęła się w ubiegłą środę. To w trakcie prowadzonego tego dnia protestu zgromadzeni mieli okazję podpisać petycję do premiera. Apelowali w niej m.in. o wsparcie osób niepełnosprawnych bez kryterium dochodowego, tak jak działa to w przypadku dzieci czy dodatkowej emerytury. Petycję chciano wręczyć wojewodzie śląskiemu, ale ten w ciągu 2 dni miał nie znaleźć nawet 5 minut na to, by z niepełnosprawnymi się spotkać. Czujemy się bardzo, bardzo pominięci. Żal jest ogromny. Rodzi się już teraz we mnie wściekłość, ponieważ czuję, że moje dziecko, że wszyscy jej podobni, że wszystkie lata pracy nad naszymi dziećmi, że te wszystkie lata, kiedy nimi się opiekujemy, po prostu nie mają sensu, że tak naprawdę my dla władzy rządzącej nie istniejemy. Jesteśmy, nie wiem, kulą u nogi? Spotkanie umówić miał Marek Plura, sam niepełnosprawny, od lat wspierający innych niepełnosprawnych. Nie udało mu się to. Trudno nam się ustosunkować do tego zarzutu, ponieważ Stowarzyszenie OGA nie próbowało kontaktować się z wojewodą z informacji, które posiadam. Nie próbowało nawet złożyć pisma. Wiemy tylko, że dzwonił poseł Plura, próbując spotkać się z wojewodą. Dzisiaj Stowarzyszenie OGA było w urzędzie, a właściwie przed urzędem, bo jako że uczestnicy były to też osoby niepełnosprawne, dyrektor biura wojewody zeszła na dół, odebrała pismo. Marek Plura podkreśla, że kilkukrotnie informował, że dzwoni w imieniu osób niepełnosprawnych i w charakterze kandydata w najbliższych wyborach nie będzie uczestniczył w spotkaniu. Często osoby niepełnosprawne mają różne problemy, nawet w kontakcie z urzędem, dlatego to ja podjąłem się tej misji niestety nieskutecznie, czego bardzo żałuję, ale przypuszczam, że to nie moja obecność była powodem tego, że wojewoda odmówił nam tego spotkania, ale że powodem nieobecności wojewody jest obecność pana Mateusza Morawieckiego, również kandydata do parlamentu. Niby każdy głos w wyborach jest ważny, niby, bo jak pokazuje życie, z tą wagą poszczególnych głosów różnie bywa. Z chirurgiczną precyzją. Dzięki tej inwestycji cięć ratujących życia można będzie przeprowadzić więcej. Dziś uroczyście otwarto zmodernizowany oddział chirurgii onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym imienia Gibińskiego w Katowicach. Staramy się tutaj stworzyć taki ośrodek onkologiczny, który zajmuje się pełnym, kompleksowym zaopatrzeniem pacjenta. Dlatego interesuje nas nie tylko dobra diagnostyka, dobra terapia, ale również skojarzone zaopatrzenie pacjenta rehabilitacyjne po zabiegu, także wszystko jest istotne. Istotne są warunki, w których przebywa, jak istotne jest pochylenie się nad nim aż do, miejmy nadzieję, pełnego wyzdrowienia. Dzięki inwestycji na ponad 1000 m2 powstał oddział z punktem pielęgniarskim. Dodatkowo wyposażony jest w pokój przygotowawczy, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, salę nadzoru poznieczuleniowego i salę w standardzie intensywnej opieki medycznej. Oddział jest bezpośrednio skomunikowany z blokiem operacyjnym. Jedno nam pomoże, że skrócimy trochę kolejki, pacjenci będą mieli nowoczesny oddział i będą mieli oczywiście pełen zakres chirurgii onkologicznej. Ale przede wszystkim oczywiście to powstało z zamiarem szkolenia studentów i to jest bardzo istotne po prostu, bo ci studenci, jeżeli się nie nauczą dobrą onkologię, to na przyszłość źle będą diagnozowali, źle będą leczyli pacjentów. A same warunki, w których przebywa pacjent, także mają ogromne znaczenie, przypomina profesor Krzysztof Składowski, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Leczenie onkologiczne to z reguły leczenie długie. Sama operacja, która oczywiście wydaje się zabiegiem
co najwyżej parogodzinnym. Później z reguły jest uzupełniana o tak zwane leczenie dalsze w ramach skojarzenia z radioterapią lub chemioterapią, a tu już czas liczymy wtedy w tygodniach albo miesiącach. Jeżeli te warunki są przyjazne dla pacjenta, jeżeli nie powodują dodatkowego stresu, no to też i leczenie jest po prostu skuteczniejsze. Inwestycja kosztowała niemal 10 milionów złotych.